Kochanowski urodził się w 1530 roku. Zmarł w 1584, a to daje nam aż, a może tylko, a to daje nam tylko 54 lata życia. W ciągu tych 54 lat zdążył stać się najwybitniejszym twórcą literatury polskiej. Aż do momentu, w którym na świat poetycki przyszedł Mickiewicz. No wtedy Mickiewicz zdetronizował Kochanowskiego. Lata życia Kochanowskiego zakreślają złoty wiek polskiego renesansu. Młodość i studia. Kochanowski przyszedł na świat w Sycynie w rodzinie średnio zamożnej szlachty. Jego ojciec był komornikiem i sędzią, a jego matka zajmowała się rodzeniem dzieci, najwyraźniej, bo Kochanowski miał aż 10 rodzeństwa, co jest bardzo dużo. Ale gdyby to było dzisiaj, to by było nawet bardzo opłacalne. O, ale by było. Z 500+. W 1544 Kochanowski rozpoczyna studia na Akademii Krakowskiej. Tam też spotyka się z twórczością najwybitniejszych pisarzy, poetów, takich jak na przykład Mikołaj Rej, czy Klemens Janicki, albo Jan Frycz-Modrzewski. Potem w latach 1551-1552 Kochanowski przebywa w Królewcu, tam też studiuje. W 1552 roku otrzymuje stypendium i wyjeżdża na studia do Padwy. W tej Padwie studiuje filozofię i filologię klasyczną, miłe i solidne wykształcenie. Tam też pewnie trochę szaleje, bo studia wielokrotnie przerywa. W okresie studiów też tworzy takie pierwsze swoje łacińskie liryki, które kieruje do tajemniczej Lidii. Do kraju wraca w 1555 roku i zajmuje się sprawami spadkowymi. Po tym jeszcze trochę podróżował, był w Neapolu, w Rzymie, w Paryżu. Takie porządne wycieczki. W 1559 roku Kochanowski obejmuje rodzinny majątek Czarnolas. Z tamtego okresu jego życia pochodzą takie dzieła jak na przykład Epitafium Kretkowi z 1558 roku, czy bardzo znany hymn Czego chcesz od nas, panie? Służba dworska. W latach 1559-1571 Kochanowski oddaje się służbie dworskiej. Związany był z różnymi dworami, m.in. marszałka koronnego Jana Firleja oraz biskupa Filipa Padniewskiego. W 1564 Kochanowski jest u szczytu swojej kariery i zostaje sekretarzem na dworze samego króla Zygmunta Augusta. W tym okresie powstaje na przykład wiersz o śmierci Jana Tarnowskiego, poemat humanistyczny Zuzanna, utwory satyryczne takie jak Zgoda czy Satyry albo Dziki mąż. W tamtym czasie pisze też trochę pieśni, trochę fraszek. Ogólnie rozkręca się chłopak. Powrót do Czarnolasu. W 1571 roku Kochanowski jest rozczarowany. Jest rozczarowany królem, jest rozczarowany swoją karierą i ma tego wszystkiego dosyć. Dlatego postanawia porzucić życie dworskie i wrócić do Czarnolasu. Formalności ogólnie zajęły mu kilka lat, ale w końcu się z nimi uporał. Wraca do Czarnolasu i bierze ślub. Bierze ślub z Dorotą Podlodowską i tutaj jest kilka możliwych dat, bo bierze ten ślub albo w 1569 roku, albo w 1570, albo w 1574 albo w 1577. W każdym razie Kochanowski miał z Dorotą aż 7 dzieci. To jest też dużo. To może nie powtórzył sukcesu swoich rodziców, ale jednak 7 kawał roboty. Pomimo tego, że Kochanowski osiadł w Czarnolesie, cały czas uczestniczy w życiu politycznym, bierze udział w zjazdach, bierze udział w elekcjach i jednocześnie sobie pisze. W pisaniu korzystał z tradycji antycznej i też cały czas bawił się językiem, szukał jego nowych zastosowań. W tym okresie powstał na przykład dramat Odprawa posłów greckich, skończył też pisać parafrazę psalmów Psałterz Dawidów, no i też pisał treny pieśni i fraszki. W pewnym momencie Kochanowski pojechał na Sejm do Lublina, no i już z tego Sejmu nie wrócił, bo dostał tam zawału i umarł. To wystarczy już, nie? Subskrybuj mój kanał.